Dziś zapraszam was na kolejne wyciąganie figurek z wora. Nie ma takiej piosenki, co ją teraz śpiewam, ale przynajmniej jest taka. WTF, WTF, WTF! Cześć! Witam was, moje fany, w kolejnym odcinku na moim kanale. Tak jest, mamy tu wielką pakę z WTF Klot z opisem i w środku znajduje się naprawdę masa figurek. Paczkę dostałem od dealer Kloca i nie jest to taki dealer, jak myślicie. O dealerze wypowiadałem się już nie raz, nie dwa, nie trzy, więc czy muszę dawać link tutaj w narożniku? Już chyba nie. Jeżeli chcecie kiedyś handlować klockami Lego, to lepszego dealera nie znajdziecie, moi drodzy, który dałby wam wszystkie protipy. Ale o tym już mam nadzieję, wiecie. Ostatnio otwarliśmy całą paczkę, kilka figurek, było kilka naprawdę bardzo dobrych, złudniczo wręcz podobnych do Lego. No i dziś kontynuujemy, kilka figurek znów sobie pociągniemy i zobaczymy, co tam mieści się w środeczku, moi drodzy. Więc co, może nie traćmy czasu i zaczynajmy. Ja figureczki oczywiście będę sobie losował dość w ciemno, żeby nie było. Wow, proszę, jak na czasie prawie. No cóż, może i Mando to nie jest, w sensie poniekąd jest Mando, ale nie ten Mando, o którym tu myślimy. Spójrzcie, w ogóle ciekawe złączenie hełmu z tym, brak faktycznie tutaj szybki, bo szybka jest jego głową i przyznam się szczerze, oczywiście widać troszkę, że widać, że to nie jest Lego, chociaż po jakości nawet nie, ale jakość jest w miarę spoko, powiem wam szczerze, praktycznie jak Lego. Tu bym tego, gdyby to był zwykły, wiecie, hipek czarny cały, to bym nie rozróżnił tego praktycznie, że to nie Lego, ale jednak ten nadruk trochę daje tutaj po sobie poznać, że to jednak nie jest kloc duński. Jetpack złączony z tym, ja nie pamiętam, jak to było w oryginale. Nie, w oryginale było osobno, bo ja posiadam ten battle pack z czterema Mandalorianinami w ten sposób zrobiony i oni tam było osobno, natomiast to jest wszystko złączone. To tak sobie to wygląda, złączenie. No i plus to, że nie mamy szybki. To jest takie, można powiedzieć, w starym stylu, bo kiedyś tak Lego przecież robiło, że nie było szybki, a oni mieli czarny po prostu łeb. No spoko i całkiem na czasie, trzeba przyznać, wylosowała nam się figureczka. Losujemy więc kolejną. Co tam będzie w tym worze? Co tam może coś bardziej zna, żeby tak nie z góry, bo z góry to widzieliście, co jest. Moi drodzy, kolejny hipol. Ohohoho, znaczy... Hełm, bo dół jest jak najbardziej okej. Okay. I to przecież znów są Gwiezdne Wojny, prawda? Co to w ogóle jest? No to raczej są znów jakieś Gwiezdne Wojny, a chyba Gwiezdne Wojny miały być, chociaż ten łeb przypomina mi bardziej jakiegoś Transformersa dziwnego. No ale dół... Nie no, powiem wam tak, sami się przyjrzycie, macie swoje rozumy i macie swoje oczy. No nadrukowo nie jest naprawdę źle, tutaj trzeba przyznać. Nawet z tyłu trafił się nadruk, więc nadrukowo jest jak najbardziej okej. Okay. Te kolory jakoś nie rażą w oczy, sam hipek, no jakościowo minimalnie słabszy. Nogi dużo słabsze niż Lego, bo nogi chodzą bardzo luźno, ale góra w miarę okej. Góra znowu chodzi ciut ciężko, dłonie chodzą lekko i się nie wykręcają. Najgorszy jest ten łeb, serio. Że to są Gwiezdne Wojny, idzie poznać chyba po tym hełmie tu. Troszkę też jest żółty, żółku, jak widać to u góry. Natomiast ten przód, co to jest? Co to jest, moi drodzy, nie wiem. No ale łeb już bardzo spoko. Te szramy, te rany, te czerwienie i te nieogolenie. Łeb już jest jak najbardziej spoko. Naprawdę ciekawe. No, dziwnie ten łeb. Chyba, że ja czegoś nie wiem, chyba czegoś nie ogarniam. Z Gwiezdnych Wojen raczej ogarniam wszystko i takich hełmów to nie było. Więc tutaj jakoś tak dziwnie. No cóż, chyba póki co Gwiezdnowojennie mocno. Chyba. No jest Gwiezdnowojennie mocno. Kolejna figurka, co to będzie, moi drodzy? No i nie będzie Gwiezdnowojennie, moi drodzy. Wężon! I przyznam się wam szczerze, jakość, no jakość Lego. Czy ten ogon się odłącza? Nie. Chociaż nie, odłącza się w ten sposób. Czy u Lego to się tak odbywało? Napiszcie mi, kto z was miał takiego wężona i kojarzy, czy u Lego tak się to odbywało? Chyba wątpię generalnie, więc to by go mocno zdradzało, że to faktycznie nie Lego. Ale jakość ogona, naprawdę spoko. Jakość nadruku, naprawdę bardzo dobra, bym powiedział. Czekajcie, że zajmiemy łeb. Nie ma dłoni, ciekawi mnie, czy znajdę tam dłonie. Jeżeli jest tu Kuba i to ogląda, niech napisze, czy jest szansa na dłonie? Myślę, że wątpię, bo by to złączył. Nadrukowo jest naprawdę okej. Okay. Sami widzicie, tutaj ten kryształ, wszystko nadrukowo. Naprawdę pięknie, szkoda troszkę, że nie ma dłoniek. No i mamy jeszcze ten łeb tutaj narzucany od góry i łeb też jak najbardziej pięknie, moi drodzy. No, tu się trafił czadowy, moi drodzy, tu nam się trafił czadowy typas. Oczy, wszystko naprawdę, spójrzcie, jeszcze tutaj te wszystkie brwi, zęby. No jest to pierwsza klasa podróbkownictwa. Ciekawi mnie, ile taka podróbka by kosztowała, bo ja naprawdę myślę, że powinna kosztować słono, bo jest naprawdę
potężna, naprawdę mocna i ciężko byłoby mi rozróżnić, przypuszczam, gdybym miał tego oryginalne węże, o ile zakładamy, że wyglądały identycznie, to jest taka chamska zrzynka, wiecie, z nadrukami, ze wszystkim, że udałoby mi się rozróżnić tak łatwo, w sensie po dotyku, bo naprawdę nie jest to takie oczywiste. Kolejna figurka i znów Gwiezdne Wojny, Teraz w ogóle widzę, jak tamten ma bardzo pożółkły ten hełm. Zwykły klon, po którym już mocno widać, że jest podróbkowy. Nie chodzi mi nawet tu o sam nadruk, bo sam nadruk na klacie jest złudniczo podobny do oryginalnych legowych projektów, ale hełm już zdecydowanie się zdradza, ale przede wszystkim nie wiem, na ile to widać na kamerze. Po prostu ten plastik widać z daleka, że to nie jest to samo. O dziurze w ręce, co już nawet nie wspominam. No i łeb to już w ogóle go zdradza. Łeb to już go w ogóle zdradza, moi drodzy. Łeb to już w ogóle hej. A po kolorze po prostu, po jakości plastiku, on jest taki, jak powiedziałbym, nawet lekko przezroczysty, bym powiedział? Nie, że można tak powiedzieć, ale po prostu czuć, że ten plastik jest tani, słaby i nawet, mówię, mam wrażenie, że jest lekko przezroczysty w ogóle. Więc ten klon tak średnio, to jest z tego, z tej Bad Party i tak dalej, Bad Watchu. Kolejny klon, co jest dzisiaj? Ale gwiezdnowojenny odcinek nam się trafił, moi drodzy. Tu jest lepiej, w sensie nie mam do czynienia z półprzezroczystym plastikiem, ale ja też widzę, bardziej po nóżkach, chociaż po górze też, bo ten plastik nie ma takiego legowego koloru, mówię o tej bieli. Zresztą rączki też, to nie jest ciemnoczerwony, to widać od razu. Główka złudniczo podobna do Lego, aczkolwiek jest tu kilka detali, po których kapniemy się, że nie uda się nas oszukać po prostu, że wyraz twarzy to nie wszystko. Lekko inne kolory. Na drugi jak najbardziej ok, spójrzcie, też nie mam żadnych wyjść, brzydot, ani nic takiego, no i to jest spoko. Na hełmie podobnie, nie dzieje się tu nic, co by mogło stwierdzić, że po widoku stwierdzilibyśmy, aaa, moje oczy. No ale troszkę widać, że to podróbka, a tym bardziej jak je złożymy w rządku, to widać, że on jest ciut bardziej taki właśnie pożółkły i troszkę o tym mówiłem. Ten jest półprzezroczysty, a ten pożółkły. Wylosuje coś z Gwiezdnych Wojen? No chyba, moi drodzy, nie, chyba dzisiejszy dzień będzie poświęcony na Gwiezdne Wojny. Asajj Ventress, moi drodzy, Asajj Ventress. Aj, ile ja się z nim nawalczyłem ostatnio na moim kanale gamingowym, gdzie właśnie gram w Wojny Klonów, na co was teraz serdecznie zapraszam, jeżeli nie widzieliście. No ona jest nieprzewidywalna i to mówiłem już nieraz. Brak zarysowania tutaj wiadomo jakich kształtów. Nie wiem, że ona w Lego miała tu kształty zarysowane, ale powinna, bo jednak była kobitką. Twarz taka jest klasycznej, zezłoszczonej teściowej, bym powiedział. No okej. Okay. Nadrukowo również, powiedziałbym, jest bardzo dobrze, z tyłu jeszcze takie nadruki. Nadrukowo jest naprawdę, spójrzcie tu jak to, nie no, torsik, naprawdę torsik to jest pierwsza klasa. Spójrzcie, wcięcie w talii, tutaj te zgięcia, zagięcia, wszystko, torsik absolutnie pierwsza klasa i jakościowo też nie jest źle. Nóżki minimalnie, ale naprawdę minimalnie za lekko, chociaż nie, jak Lego. Ta figurka jest naprawdę też bardzo, 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 bardzo dobrą podróbką i miałbym problem, mówię, gdybym się nie bawił bardzo długo Lego i dostałbym kilka, wiecie, egzemplarzy, kapnąć się, że to nie jest Lego, naprawdę. Chyba najlepsza z dotychczas, chociaż wężon też jest świetny, póki co te dwie. Losujemy jeszcze jakąś jedną figurkę. Moi drodzy, to się trochę rozciągnie to oczywiście wszystko. Dobra, i w końcu jakaś randomowa figurka i ona aż trąci podróbnictwem. Ja miałem chyba coś podobnego, bo ta buźka mi coś mówi. No trąci na 10 km, że to jest podróbka, to nawet nie ma się co oszukiwać. No ale na druk też mimo wszystko patrzcie, okej, okay, w miarę. To chyba jakiś strażak, bym powiedział. Z tyłu nic, tutaj się nie ma co zastanawiać. No. Ale fajnie, że też takie figi się trafiły, a nie tylko takie złudniczo podobne. Kolejna figurka, no i na szczęście znów zwykła. Trafił nam się jakiś malarz i jest dobry. Znaczy, spójrzcie, tutaj widać, bo mu tu... A nie, dobra, wysadziło mu nóżki, ale już tutaj wsadziłem. Ale widać po nich, bo spójrzcie, tutaj ten element klockowy w talii jest taki węższy niż klockowy, po tym my się kapnął z dala. W ogóle ma taki inny kształt chyba, bo bardziej jest taki kwadratowy. Na druk okej, okay. Te farby są fajnie, fajnie odwzorowane, fajnie popaplanie, ma również chustę. Buzia też niczego sobie, moi drodzy, nie oszukujmy się, ale nawet ładna, nawet ciekawa bardziej bym powiedział, jeżeli chodzi o nadruk. No spoko, no i jeszcze ten kaszkiet. Czy kaszkiet nie jest czasem oryginalny z Lego? Nie, nie jest oryginalny z Lego, a przypomina mocno. Nogi chodzą dziwnie, no i przede wszystkim się wykręcają, więc raczej słabo, raczej, moi drodzy, słabo. No i cóż, ostatnia figurka? Chyba tak, chyba jest ostatnią dzisiaj, rozumiemy w dniu dzisiejszym. Ten unboxing, jak tak widzę, to potrwa długo. W sensie jeszcze będzie z 5 odcinków z niego. Piszcie mi, czy chcecie mu otwierać więcej figurek i dłuższe odcinki, czy faktycznie jeszcze 5 odcinków wam będzie pasowało. Co tu mamy? Czy to jest zombie jakiś? Tak jest, to jest zombie, złudniczo podobny, bardzo dobry nadrukowo i podobny, mówię, do tego, co dostaliśmy w serii licencjonowanych minifigurek. Zdradziło go mocno to, że tu mi odchodzi bez problemu, no i tu w pan
czasie już widzimy, że to nie Lego. Ręce też chodzą zbyt lekko i szkoda. Innymi słowy, nadrukowo bardzo dobrze. Do mocy, a do postawienia za szybą w ogóle świetnie. No spójrzcie, wyraz twarzy, wszystko, zęby ładnie powybijane, poszarpanie. Nie mamy tu jakichś błędów drukarskich, nie mamy tutaj jakichś, wiecie, głupotek. Nie, naprawdę, naprawdę, naprawdę spoko. Żeby tak podsumować dzisiejszy odcinek, no znów trafiły nam się bardzo ciekawe figureczki. Oczywiście są takie, które jawnie mówią, że hej, jestem podróbką, jak chociażby ta i nawet trochę ta, chociaż ta się jeszcze wahała. Są też takie, które w ogóle przynajmniej nie chciały odgapiać bezpośrednio od Lego, jak chociażby ta, tym hełmem, chyba że się mylę, napiszcie mi. A są takie, że naprawdę miałbym ciężko się kapnąć, czy to jest Lego, czy nie. I mam na myśli tu oczywiście Wężona, czy mam na myśli tutaj Asajj Ventress, bo naprawdę miałbym problem i jakościowo na drugie jest pierwsza klasa i jakościowo klot jest naprawdę pierwsza klasa. Wielka szkoda, że niestety nie mam tej informacji, jakiej firmy są te klocki, bo chętnie bym się szczególnie tym dwóm firmom przyjrzał, ale i innym też. Moi drodzy, kolejny opening figurek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć figurek dzisiaj otwartych. To nie jest jeszcze koniec, mnie wór jeszcze dużo zawiera. No ja jestem ciekaw, czy wy macie któryś z tych figurek, albo przynajmniej macie podobne jakości, opiszcie mi w komentarzu. No i cóż, widzimy się oczywiście za 3 dni, już w środę. Dzięki, że byliście. Bye!